towarzystwo, za pomoc tak zwaną. Też macie koty i psy. I lubicie się przytulać. Spłali to chyba. Zastanawialiśmy się, czy skończyć ten blok, pierwszy blok na wesoło, czy raczej na sentymentalnie. Doszliśmy do wniosku, że Państwo tak pomyślicie, że lepiej na wesoło i zrobimy odwrotnie. Tak jest. Ale piosenka jest piękna. Piosenka, którą wszyscy śpiewaliśmy na wszystkich takich dobrze zakrapianych uroczystościach studenckich. Piosenka Bułata Okudżawy, o którym musimy wspomnieć, bo był częścią naszych wszystkich wieczorów. Wiadomo, że był poetą, bardem i... Coś jeszcze można powiedzieć o nim. Częścią naszego życia. No. Częścią naszego życia, dokładnie. Był blisko związany z Agnieszką Osiecką, a twórczość jego była niezmiernie popularna. Ja jeszcze w swoim życiu, bo się włóczyłam trochę, trafiłam kiedyś do Miska z teatrem, w którym pracowałam, na taki... Myśmy tam mieli występy, ale trafiliśmy do domu prywatnego, gdzie było 5 samowarów, 5 gitar, strasznie dużo stalicznej, czy tam jakieś inne, stakany stały tam. To był jeden wieczór, bo ci Rosjanie starali nam się pokazać to, jak oni wierzą w Bułatę Okudżawę. Ale czasy. To były czasy, tak. I ten wieczór ciągnął się nie wiem ile godzin, mało z tego co po tym pamiętałam, bo te stakany naprawdę były dobre. Ale pamiętam ten wieczór, to był wieczór poświęcony temu właśnie autorowi. Oni wszyscy go znali, oni wszyscy się wzruszali śpiewając jego piosenki. I tak to pamiętam. A ta piosenka jest bardzo specjalna. Napisał o niej dwa, dosłownie cztery słowa, Wojtek Młynarski. Te proste słowa miały piorunującą moc. I tak chyba jest. I dedykuję tą piosenkę nam wszystkim, którzy tutaj jesteśmy. Po prostu modlitwa. Wszystko możesz. Ja wierzę.
wierzę w Twą moc i gest, jak wierzy zabity żołnierz, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chudy płonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wierząc, co niesie los. Yeah.